Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemo Przemek. Witamy Was w kolejnym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. Witamy Was w ten sobotni poranek po raz kolejny. Być może już ktoś z Was właśnie dzisiaj ubiera choinkę, być może choinki są już w Waszych domach dawna, a być może tradycyjnie, tak jak to u mnie w domu się dzieje, ubierać ją w pierwszy dzień świąt. Pierwszy dzień świąt, czyli po Wigilii? Przepraszam, w pierwszy dzień świąt w Wigilię, czyli mam na myśli, no bo de facto Wigilię już świętujemy, więc być może w Wigilię, natomiast i tak myślę, że już mocno udziela się nam wszystkim świąteczny klimat i świątecznych pieśni, być może kolędy. Kolędy się też słucha wcześniej, czy nie? Czy dopiero od Wigilii się startują? Bo ty chcesz życzyć ludziom w tą sobotę kolędowej soboty? Ja chcę ludzi przytulić świątecznie w związku z zbliżającymi się świętami. Przytulamy Was świątecznie. A propos w ogóle tego, że jesteśmy w sobotę, to pojawiły się ostatnio jakieś komentarze tak. Z pytaniem, czy ktoś zaspał. To ja, my może teraz nie można za dużo, jak to tak. Się mówi, zdradzać, prawda? Bo jak wiesz, jak się robi kiełbasę, no to potem nie chcesz tej kiełbasy tak za bardzo jeść. Tak, to jest takie amerykańskie przysłowie. Ale zdradzimy Wam, co nie jest dużym sekretem, że my nagrywamy te filmiki wcześniej, a po pierwsze, a po drugie, niż w sobotę rano, a po drugie, co jest jeszcze też ważne, to my ustawiamy je, żeby one się po prostu stały publiczne. Więc ja czyli my sobie śpimy smacznie, ty, one... I mnie obudziły jakiś czas temu już dzieci tak. I zazwyczaj się już z nimi bawię albo coś. Chociaż nie, ja jestem teraz w Gdańsku z teściami. Więc już ale szukujesz... też śpimy. Tak, nie szukujesz śniadanka? A więc witam. No bo właśnie, o której godzinie się pojawia kawa rozmówki? 7.30. 7.30. Nie tak jak co nie po niektóre inne programy później. Tak, tak. Tylko tak. Z samego rana. Ale patrz, widzisz, teraz obdarłeś się z tego szplendoru, że ludzie myśleli, że ty o 7 już wstałeś. Wstałem i wcześniej. Zacząłeś uploadować wszystko i pracować ciężko. W sensie ja zazwyczaj siedzę i odpowiadam, ale też tak, rodzinny tak, sobotni tak, poranek. No, zazwyczaj. No ale zasadniczo dostaliśmy dwa komentarze. Że co to za spóźnienie, nie zasypiamy, a po drugie, łomatko, przecież ja jeszcze śpię, a filmik tak wcześnie. Czyli ktoś się zdziwił, że tak późno, a ktoś się zdziwił, że tak wcześnie. Ale Wam zdradzimy już ostatnią rzecz w temacie zdradzania. Na YouTubie można obejrzeć sobie kiedykolwiek, wystarczy, że nas subskrybujecie. A jak macie dzwoneczek, też Wam przyjdzie takie powiadomienie. Tak, więc jakby ktoś z Was zamarzł 100 lat temu i właśnie teraz przyszła odwilż i usiadł do YouTube'a, tak. To tak działa YouTube, że można sobie oglądać. No więc w dzisiejszym odcinku, widzowie, jak już przeszliśmy przez ten chaotyczny wstęp, powiemy Wam o, uwaga, dwóch grach Ryanaira Knizii. Tak. Omówimy je bez jakiegoś wielkiego detalu, ale omówimy, czyli to będzie Fizz, czyli Tetris. I to będzie... Który już pokazaliśmy, że nie ma wypraski, bo jest... Aha, że się sypie. No jest taka delikatna. I zamek, tak. Czyli dwuosobowa wersja Carcassonne. Dzisiaj będziecie wy mieli szansę wygrać grę Brzdęk i Przemek Ciemniejewski będzie miał dzisiaj szansę wygrać grę Brzdęk. Tak? No, mam dla ciebie konkurs. Ja mogę wygrać grę Brzdęk? Tak. Jak wygrasz konkurs, zdobędę. Oj. Kurde, bo Brzdęk rozumiem podstawowy ze smokiem. Tak, bo ten z kosmosem masz. Bo ty myślałem, że po prostu już mi dałeś kiedyś Brzdęka w kosmosie i stwierdzisz, że teraz o niego zagram. Nie, nie, ja aż taki nie jestem. Jak już dostałeś, to dostałeś. Ale jeszcze ja mam szansę powalczyć o Brzdęk zwykły po prostu. No dobrze. Więc komentarze, ale najpierw przejdziemy przez wasze tak. Komentarze, widzowie, tak. A później przejdziemy przez, omówimy te gry, później tak. Konkurs dla was, później konkurs dla Przemka i w międzyczasie jeszcze newsy związane z Valhallą i Tytanem. Tak, a ja mam też dla kogoś małą nagrodę, ale to będzie to związane z komentarzami, to zaraz powiem sobie. Więc mamy komentarz od Vagabonda i wątek Władcy Pierścieni trwa dalej. Władca tak. Pierścieni dzieje się na naszej ziemi, on twierdzi. Czyli jednak... Aragorn nie jest ziemianinem. Widzowie, co się dzieje? Czy Aragorn nie jest ziemianinem, czy nie jest ziemianinem? No w sensie, bo on napisał, jeżeli dobrze pamiętam, że kwestia hobbitów jest bardziej nawiązująca do naszej ziemi, tak? Tak. Bo autor zwraca się, narrator zwraca się wprost w taki sposób, jakby hobici faktycznie na tej ziemi istnieli. Bardziej zawiła sytuacja Władcy Pierścieni. Natomiast ja wierzę, że to było na ziemi. I tego się trzymajmy. Myślę, że nawet gdzieś w Nowej Zelandii tak czuję. Mamy komentarz od Ewy C. Tak. Zawsze słyszałam, że w Poznaniu grasuje Gwiazdor. A my mówiliśmy co? Mikołaj? Mikołaj, to prawda, ale w sensie Mikołaj jest na Mikołajki, a Gwiazdor jest na Boże Narodzenie.
Ja na święta zabiorę swój smutek i żal, że nie udało mi się zaszczepić w rodzinie bakterii planszówkowych. Tak. Smutny komentarz. Nie zawsze są wesołe komentarze, nie zawsze są radosne. I to jest smutniejszy komentarz i mnie bardzo za serce chwycił, bo sobie pomyślałem, my wszyscy tymi planszówkami się cieszymy i sobie możemy w nie grać. A są tacy ludzie na świecie, którzy nawet nie to, że nie grają. Tak. Których serce przepełnia smutek i żal z tego powodu, że nie grają. Tak. I myślałem sobie, że Łukasz, my możemy przecież coś z tym zrobić. My mamy możliwości, my jesteśmy dużym wydawnictwem, my działamy na całym świecie. To jest prawda. Więc pomyślałem, że jest tak, Łukasz, że jeżeli ja do ciebie przyjdę z jakąś zabawką, a ty jej nie lubisz, no to nie będziesz się z nią bawił. Ale jak ci ją dam i ona będzie twoja, tak, to już ci głupio będzie się nią nie bawić i na przykład się ze mną nie pobawić. Co nie? Zgodzę się na potrzeby analogii, ale jest dzika ta analogia. Jaka analogia, bo jest sobotą. Jaką zabawkę ty mi przynosisz? Ale zgadzam się. Kupiłeś mi w prezencie zabawkę jakoś. Tak. Ja, gdy mnie odwiedzasz, to chętnie się w tą zabawką z tobą bawię. Tak. Dwóch 30-latków, sytuacja życiowa. Dokładnie tak. Potem 2019 idziemy dalej. I w związku z tym pomyślałem sobie, że żeby ostatnia szansa, deska ratunku, żeby rodzinę Ewy wciągnąć jednak w świat gier planszowych malutkim chociaż kroczkiem, żeby Ewa mogła cokolwiek, żebyśmy nie spędzili tych świąt z Polsatem. Tak. Ona, żeby. Ona. I jej rodzina, stwierdziłem, że wyślemy jej na początek słownego ninja, ale nie wyślemy jej, tylko wyślemy jej rodzinie. Dlatego Ewo, napisz do nas maila na kontakt@uukiego.pl i podaj adres swojej rodziny, czy rodziców, czy nie wiem, braci, siostry, czy szwagry, z kimkolwiek. Kto będziesz, ma dostać ten prezent? Tak, z kimkolwiek będziesz spędzać święta, my tej osobie kurierem wyślemy słownego ninja, ona dostanie i co? Wyrzuci? Nie. Zagra z tobą. I przemo jakąś króciutką karteczkę pod tytułem prezent od gwiazdora Ewy. Tak. I proszę grać. Proszę grać. Nie wyrzucać. Dokładnie. Mamy komentarz od kolejnego widza, który pisze, że miał przypadek Kamila, który omawialiśmy ostatnio. O, czyli przypadek Kamila to brzmi jak jakaś choroba. Przypadek Kamila. Albo jak film. No tak. Więc Kamil pisał o tym, że żonę ma problem wciągnąć. My podpowiadaliśmy. I widz, i widz pisze o tym, że żona grała tylko w Monopoli i Chińczyka. Bo to z poziom minus jeden. Tak, ale myślę, że popularna sytuacja. Łuki zaraził mnie planszówkami, dziękuję, cieszę się. I zakupuję Splendor i Robinsona. Po jakimś czasie udało mi się żonę przekonać do Splendoru. Dobra kolejność z tych dwóch gier. Bardzo dobrze. Do tego stopnia, że obecnie nie mam z nią szans. Do Robinsona usiąść ze mną nie chciała. Rozumiem. Pojawiła się terraformacja. Bardzo chciałem w to zagrać, ale wiedziałem, że nie lubi klimatów kosmicznych, a Robinsona nie spróbowała, więc kupiłem sobie terraformację. Poprosiłem, żeby choć spróbowała. Teraz nie chcę grać w nic innego. Klucz. Poprosiłem. Poprosiłem. Nie? A nie stwierdziłem, że słuchaj, dzisiaj albo idziemy spać, gaszę światło, idziemy do łóżka spać, śpimy, nic innego robimy, albo terraformacja. Korki, prąd w całej chacie. Albo terraformacja, nie? No tak, także poprosiłem. Szanujemy to bardzo. Tak. Teraz nie chcę grać w nic innego. Obecnie gramy sobie w Terra, Zamki Burgundii, ostatnio na porodówce. Pozdrawiamy. Ja jeszcze jestem świeżo, Jonasz ma 3 miesiące z groszem. Ja jestem jeszcze bardzo świeżo, bo dopiero... Chcesz coś ogłosić dzisiaj? Nie, nic. Ja ogłaszam, że po prostu mam żonę. Na porodówce Hero Realms. Tak. Obecnie to ja namawiam ją zagrania w Splendor, który się kurzy. Więc to teraz... Nasz widz ciągnie żonę w dół. Ale wyobraź sobie tą sytuację, że już jest jakby, wiesz, rozwarcie 10 cm, lekarz mówi już, a nie panie doktorze, chwilę, bo ja gram online w Heroesy albo tam w karty i nie. Myślę, że to mogło być albo długo przed porodem, albo długo tak, po porodzie. Tak. Polecam czasami spróbować, jeśli zagra i stwierdzi, że jej się nie podoba, to ok, odpuszczasz. Ale jeśli nie spróbuje, bo nie lubi, to nie, jest to żaden argument. I wtedy korki. Takie podejście działa także przy serialach. Smoki, magia, będziemy to oglądać. Później nie mogła doczekać się kolejnego sezonu Gry o Tron. Zombie? 6 sezon The Walking Dead z bicza strzelił. Pozdrawiamy Łukiego i Mamę Lamę. Również was pozdrawiamy. I macie jeszcze 3 sezony do nadrobienia, wam podpowiem. 4 tak naprawdę, bo się 10 zaczyna Walking Dead. Walking Dead. Oglądałem kiedyś przez moment i potem stwierdziłem, że to jest telenowela zupełna i nie chce mi się telenoweli oglądać. Tak. Przepraszam, jeśli kogoś teraz... Nie wiem. Nie, bo to ma elementy czasami telenoweli i czasami jest przedłużone. Ma czasami elementy survival zombie.
A czasami, czasami a ma... większość czasu ma elementy telenoweli i zabawy w dom przez cały sezon. No, zależy od sezonu. I wiadomo, że co jest najmocniejsze? Końcówka sezonu po to, żebyś zaczął oglądać kolejny. No to ja nie mam na to czasu. No, no tak, ja wolę obejrzeć normalnie jakiś solidny film i no to prawda też. Ale jak macie czas, to oczywiście przepraszam, ja oglądam, jak uraziłem. Tak? Mhm. Bo, no, po co? Oglądam. W zeszłym tygodniu był konkurs i pytanie, co wybierzecie na święta i do wygrania jest, tu jest otwarta akurat pod ręką, ale dostaniesz nową w folii żelazną kurtynę od Fox Games, dziękujemy Fox Games za przekazanie nagrody do konkursu. Tak. Wygrywa Paweł Kaczorowski. Na święta chciał zagrać w jak największą liczbę gier. Chcę się nacieszyć grami, póki mogę, ponieważ w lutym moja żona ma termin porodu naszego pierwszego dziecka. To dzisiaj wątkiem jest poród. No, dzisiaj no, młode małżeństwa grają. Możemy mieć znacznie mniej czasu na granie. Na początku może nie. Na początku nawet no właśnie było dużo. Specjalnie wybrałem ten komentarz, żebyś Łukasz, ty jako ekspert, tak, grania z córką na ręku, przepasanej tu przez ramię. Bardzo mało się zmieniło na początku. Diametralnie się zmieniło po drugim dziecku. Tak, po trzecim. Wciąż możecie grać. Ale... Po trzecim tak naprawdę. No nie, coś już po Michale było ciężko. Ale jest też u mnie światło w tunelu, że może Nika by chciała w coś grać. Więc tak, no nie wiem. Zobaczymy. Mm-hmm. Chciałbym pograć przynajmniej w Terraformację Mars na święta. Nowe drewniane planszetki ma. Colt Express z dodatkiem Szeryf i Więźniowie, aby w końcu spróbować pokonać Szeryfa. Na razie za każdym razem wygrywał nas Szeryf. Agricole, wersja dla graczy, o ile Święty Mikołaj spełni moją prośbę i ta gra znajdzie się pod choinką. No czyli jest to też taka forma listu do Świętego Mikołaja, więc poprzez drogi Mikołaj. Święty Mikołaju lub Gwiazdorze. Lub żono naszego widza. Dokładnie. Urodziną. Jeżeli słuchasz, słyszysz, to już wiesz, jaki prezent sobie chciałby Paweł K. Życzy, tak. Pawle, zgłoś się do nas mailowo, na pewno wtedy prezentem dla ciebie będzie żelazna kurtyna. Tak. Co jeszcze z ogłoszeń? Ja mam do Łukasz pytanie, zanim może ogłoszenia, co? Tak, jasne. Jak tam Tytani? Bardzo dobre pytanie. Jak tam Tytani? Bo zasadniczo skończyła się kampania na Kickstarterze. Tak. No i teraz jaki jest kolejny etap, co dalej? Teraz to wygląda w następujący sposób, tak, że my pracujemy nad dokończeniem wszystkiego. Tak. Bo po prostu, wiadomo, instrukcja na przykład w tym momencie powstaje graficznie, prawda? Ona wcześniej była w wersji tekstowej, tak, sprawdzana, edytowana, ale teraz powstaje w wersji, tak, graficznej. I to słyszałem od grafika naszego, a.k.a. Dawida, aha, że spędza mu najwięcej snu z powiek, w sensie jest największym wyzwaniem czasowy grafika. Tak, instrukcja to jest duża rzecz. Mhm. I to jest czas Dawida duży, później to będzie przygotowanie kart, pudełek i tak dalej. Z mojej perspektywy w tym momencie to są dwa wątki, czyli pierwszy to jest właśnie rozwój i dokańczanie rzeczy, tak, mechanicznie, graficznie nie jest to już po mojej stronie, ale też nad tym, że tak powiem, trzymam pieczę. Sprawdzanie jeszcze jakichś rzeczy, które się pojawiły jako sugestie, ale też w tym momencie, co jest ważne, dla widzów i dla wspierających może mniej, ale jakby dla nas jako dla firmy ważne, to jest, tak, szukanie też wydawców na świecie. Mhm. Czyli innymi słowy, Tytani będą po polsku i po angielsku wydani przez nas. Tak. I co dalej? To już teraz zależy od tego, jak, tak, mi idzie sprzedaż międzynarodowa. Valhalla jest w tym momencie w sprzedaży w Czechach, w Hiszpanii, zaraz będzie chyba w Rosji. I jest oczywiście w Polsce nasza. No i Tytani byśmy chcieli, żeby co najmniej była w tych 5 wersjach językowych. Mam nadzieję, że będzie szerzej. Zobaczymy. W Rosji, w sensie po rosyjsku, czyli tak naprawdę dla wszystkich rosyjskojęzycznych krajów też. Tak, no tak, rosyjski wydawca robił rosyjskojęzyczną wersję Valhalla. To ja nie mam pojęcia, jak oni to dystrybuują, więc... Instrukcja będzie w tej cyrlicy, czy jak? To jest dobre pytanie, bo akurat rosyjska wersja ze względu na... hiszpańska i czeska wersja przechodziły przez nasze ręce, czyli to my robimy wspólny druk. Mhm. A rosyjska wersja jest drukowana przez nich bezpośrednio. Putin zarządził, tam nie ma opcji, żeby coś przez nasze ręce przeszło. Putin wezmę tą grę, ale ja sam będę jest to wynika, naciskał. To jest raczej standardowa kwestia, jeśli chodzi o Rosję w branży. I w ogóle w życiu. Gdzie problemem są cła, które sprawiają, że drukowanie komponentów papierowych na zewnątrz się nie opłaca, więc oni kupili od nas wszystkie komponenty plastikowe. I dostają je te plastikowe komponenty, ale też oczywiście płacą za licencję
za to, że mogą teraz sobie tą grę zrusyfikować, mhm. że tak powiem, przetłumaczyć i wydawać grę i dodatki u siebie w kraju. No ostatecznie co? Myślisz, że ich jakoś klimat wikingów dotknął? Oni się tam na Rusi zapędzali, wikingowie, czy nie? Myślę, historycznie? No. Historycznie tak, ale ja myślę, że ten temat to historycznie nie musi dotyczyć ludzi w Ameryce, a ludzie tak. w Ameryce są bardzo najbardziej jakby... Bo duży rynek, ale tak. też jakby temat do nich przemawia, prawda? Chociaż kto cię tam wie, czy oni nie dopłynęli do Stanów? A, no są też takie... Nie, są takie, są takie założenia. Także. Plus w Hiszpanii jest, tak? A w odcinku o wikingach dokąd Bjorn dopłynął? Dokąd? No do Hiszpanii. A, no to masz powiedzieć. Tak, tak, tak. A, że Hiszpania. Okej, już wiem, bo hiszpańska jest. Tak. No, Czesi... Nie wiem, czy do Czech, no, ale Czesi... My oczywiście, że szukaliśmy partnerów do Valhalla i nie pod kątem tego, gdzie wikingowie dopłynęli. Bo wiesz, przychodzisz na przykład do takiego, no ja nie wiem, z kim ty tam rozmawiasz, z ambasadorem jakiegoś kraju i mówisz, nie, bo nas nie interesują wikingowie, my tutaj zupełnie inna kultura, a ty, bo w 60 tam, 1900, tu byli wikingowie, tu jest ta okolica wikingów, pokopcie, znajdziecie korony i wszystko, i oni, o, wikingowie, nasi, bierzemy Valhalla. Albo druga opcja, jak sprzedać Valhalla, jeżeli nas oglądają jacyś ludzie z jakiegoś innego kraju, gdzieś nawet daleko, Afryka, Australia, no Australia to nie był angielski, gdzieś tam, gdziekolwiek, i chcielibyście, żeby Valhalla była w waszym języku, no to możecie się zastanowić, jak to zrobić. Może oglądają nas ważni ludzie, albo z jakiegoś wydawnictwa. Dziwne, że nas oglądają po polsku. Tak. Może nas po prostu oglądają i wiesz, i czytają z ruchu walk, albo po prostu jest śmiesznie, wiesz, jak wyglądamy, nie? Jakby nie liczy się, co powiemy. No ale... Więc masz, widzę, Przemek, że masz pewne teorie tego, jak tak, to wygląda. A tak, wygląda tak, to w następujący sposób, że rozmowy na temat takiego lokalizowania tytułu trwają długo. One w przypadku Tytanów, bo to jest bieżący temat, one zaczęły się zanim była kampania, dosyć długo. Potem miałem sporo spotkań na Essen, to już o tym też wspominałem. I później po takich spotkaniach jest tak zwany follow-up, gdzie mailujemy, ale... I teraz to jest ciekawe, bo w historii czasami... Niektórzy też traktowali to jakoś tak jako niepoważną formę biznesu. Gdy mówiliśmy, że przez Facebooka się z kimś skontaktujemy, to w ogóle nie jest. W sensie w tym momencie standardowe jest, że rozmawiam teraz z amerykańskim, z włoskimi, z chińskim wydawcą, koreańskim, no wieloma różnymi, przez Facebooka, nie francuskim, nie tylko niemieckim, nie personalnie. Czy jesteście znajomymi na fejsie? Tak. Ale oczywiście wiadomo, że konkrety później są mailowo i tak dalej, nie? Ale więc no teraz jeszcze nie mogę zdradzać żadnych konkretów. Ten proces jeszcze parę miesięcy będzie trwał, ale na pewno Valhalla, Tytanii, bo mówimy o Tytanach, nie będą tylko w tych wersjach, które my przygotujemy po polsku i po angielsku, ale jacyś partnerzy będą, żeby ta gra też poszła w świat. Ciekawe, że to po prostu zaczyna się od tego, że trzeba cię dodać do znajomych na fejsie i... Czasami jest tak, że ja dodaję, ale dosyć często też ktoś już mnie znajduje, nie? Po prostu jakoś znajduje, że ja jestem z tym projektem powiązany i hej, czy to ty? Czy możemy poklikać? Hej, czy to ty? Więc tak to wygląda. To jest dużo takich negocjacji, ale jak was to ciekawi, nie wiem, czy was to ciekawi, tak. ale może was ciekawi, jak to wygląda, to mogę się jakimś naszym doświadczeniem podzielić. Łukasz, umówmy się, Valhalla to nie jest twój projekt, to jest nasz wszystkich wspólny projekt, więc nas to bardzo interesuje, czy tam nawet pingwiny na Antarktydzie zaczną grać w Valhalla. Tak, ale wiesz, czasami są po prostu, tak jak mówię, za dużo jakieś detale, które może kogoś nie obchodzą, a może obchodzą, więc... Tak, swoją drogą, pod ostatnią kawą i rozmówkami i planszówkami napisał ktoś, że jest w 8 osób, już chyba trzeci miesiąc, jeżeli dobrze pamiętam, na biegunie północnym i grają sobie w planszówki i już są tacy zintegrowani, że wiesz, że no co tam można robić, no i ile może się na śnieg patrzeć, jak wiatr wieje, no po prostu sobie grają. Bardzo dobrze pozdrawiamy biegun północny, biegun południowy. I wszędzie tam, gdzie jest już biało i zimno. Natomiast myślę, że ważna informacja jest też taka, że Late Pledge działa. Tak. I będzie działał jeszcze nie do działa kiedy? Jeszcze. Nie działa. W sensie masz na myśli Pledge Manager dla polskich wspierających działa, tak? Tak, tak. A Late Pledge to jest co innego, czyli możliwość wsparcia, jeżeli nie byłeś. Więc Pledge Manager, czyli edycja jest do końca stycznia co najmniej. Więc na pewno już jest sporo czasu dla tych, którzy wsparli Tytanów, żeby tam zajrzeć. Tak. A jak nie wsparłeś Tytanów, a chcesz jakoś... że tak powiem, ich zdobyć, no to trzeba znaleźć kogoś, kto wsparł. To on jeszcze może ich, że tak powiem, w tym Pledge Managerze kupić z wszystkimi tam ekskluzywnymi i nieekskluzywnymi celami odblokowanymi, co myślę, że jest dużą, sporą, naprawdę sporą zawartością gry.
Więc no. Tak to wygląda w tym momencie. No ale jeżeli ktoś wsparł Valhallę, przepraszam, jeżeli ktoś chciałby teraz otrzymać na przykład Valhallę, albo Słownego Ninja, albo jakąś inną naszą grę, to gdzie on może się udać na przykład? Przemek, rzuć jakiś taki pomysł. Świetnie, że pytasz, Przemek. Gdzie by można? Otworzyliśmy sklep też nasz wydawnictwa, dlatego też tutaj trzymam tą Valhallę. Skończyliśmy wysyłać już wszystkie te rzeczy dodatkowe związane z Valhallą. Tak. I w razie jakichkolwiek pytań, to lepiej zajrzeć na kampanię Zagram w to / Valhalla, albo pisać na kontakt małpa Zagram w to. Tak. Zagram w.to. Ale ja chciałbym powiedzieć, że to, że skończyliśmy wysyłać, to wcale nie oznacza, że jeszcze wszyscy dostaliście. Gdyż tak. Wysłaliśmy do końca tego tygodnia, mamy sobotę, czyli do piątku, czyli to oznacza, że kurier może do was jeszcze przyjść w poniedziałek, ewentualnie jak gdzieś tam się zawieruszył i daleko musi dojechać gdzieś do jakiegoś Golbu Dobrzyna, no to może być we wtorek. I tak jak też mówiliśmy, jeżeli nie dostaliście żadnej informacji mailowej, że coś do was idzie, to też mówimy teraz do osób, które domawiały rzeczy związane z Valhallą, to napiszcie do nas na maila kontakt@zagram.to i my oczywiście mamy jeszcze czas, żeby na to spojrzeć, więc spokojnie przed świętami wszystko dotrze. Tak. A w międzyczasie otworzyliśmy sklep nasz wydawnictwa. Oczywiście będziemy w tym sklepie też kolejne tytuły dodawać. W tym momencie jest tam do kupienia Valhalla, druga edycja. Troszeczkę zmieniona w stosunku do pierwszej, nowy druk i inna, delikatnie inna ikonografia. Jest tu troszeczkę więcej rzeczy, bo mamy też wariant solo i gniew Tyra. Przemek się pojawia na Tyrewersie. No nie, chyba nie w takiej formie. Zostań legendą i ty. Więc tak ona wygląda. Cała zawartość tej Valhalli jest też tam opisana. Oczywiście mechanicznie to jest ta sama gra, która tylko delikatnie poprawiona i zmieniona. No i też dwa dodatki niezależne pudełkowe. W tym momencie dostępne te dwa. Może w przyszłości pojawią się kolejne. I pakiet kości dodatkowych też z nowego ruchu. O kości często były pytania, kiedy będą. Tak. I Słowny Ninja też. Tak. To są te rzeczy dostępne w sklepie. Link do sklepu jest też w opisie tego filmu. Pytania też były o inne elementy z kampanii Valhalla, ale rozumiem, że już nic się nie pojawi. Drewniane tarcze, tego typu rzeczy. Takie rzeczy, które były gadżetami? Nie, raczej nie. Tak. Playmata była też ekskluzywna, więc ona się nie pojawi na pewno. Tak. Nic ekskluzywnego się nie pojawi, no bo... Tak. Ale tak jak mówię, no możliwe, że w przyszłości pojawią się tam kolejne dodatki związane z Valhallą. W najbliższym czasie to pojawi się w stosunku do tego, co jest teraz, czyli Valhalla, dodatki, kości i Słowny Ninja, pojawi się też w tym sklepie mini cywilizacja. Pierwsza era z pudełku, albo druga era uzupełnienie. To się niedługo pojawi, więc też mam nadzieję, że ci, którzy są tym o to dopytywali, są zainteresowani, tam też to po prostu sobie kupią. Tak, a bym, że pytali też wszyscy nasi widzowie, więc myślę, że to jest jakaś dla nich też ulga. My tu sobie gadu, a ty, Łukasz, widzę w Tetrisa. No właśnie, to był chyba błąd taktyczny, że ja sobie zostawiłem tego Tetrisa na stole. No bo właśnie widzę, że ja cały czas rozmawiam o czymś z tobą, ja ale ty cały czas i tu jedziesz po prostu układy. Przepraszam, jeżeli to wygląda, jakbym cię ignorował. Nie, zupełnie nie. Po prostu rozumiem, że ćwiczysz. Fitz to jest gra o... nie o tym, że trzeba być wysportowanym. Fit, rozumiem. No bo ja bym nie grał wtedy za bardzo. Ani nie o tym, że zostaniesz wysportowany. Czy się wysportujesz? Czy schudniesz? Tylko Tetris, to jest Tetris. Po prostu tak, to jest Tetris. Tak. I jest to jedna z dwóch gier autorstwa Ryana Racknici, o których mówimy dzisiaj. Ryan Racknici znanego z tego, że jest autorem wielu gier. I to jest gra bardzo prosta. Mamy podkładkę plastikową, w którą wkładamy kartonik i ten kartonik tworzy obszar gry. Mamy 4 rundy, więc one są różne. I losujemy, który kafelek ma spaść i tak jak w Tetrisie on spada. Mamy, każdy z nas ma inny początek gry, więc tym się różnimy, a później w tej samej kolejności nowe kafelki się pojawiają. No i kto lepiej ułoży swojego Tetrisa, w każdej rundzie w inny sposób wyciśnie punkty, ten wygrywa. Tak w skrócie. Tak. Bardzo prosta, fajnie wydana gra w 100% niemalże. Oczywiście no nie w 100%, ale mocno oparte na Tetrisie. Tak. Plus fajne są też te planszetki, nie? Że pierwsza jest zwykła, ale druga, trzecia i czwarta oznacza, że w jakimś konkretnym układzie opłaca nam się tego Tetrisa układać, więc jest to wersja trudniejsza i więcej punktów. Więc to na pewno też regrywalność Tetrisa zwiększa. No ale umówmy się, jaka jest regrywalność Tetrisa? No nieskończona praktycznie, jest jak galaktyka w Star Warsach, prawda? Tak. Na przykład. Jakie wrażenia masz z Fitz? Łukasz, ja mam bardzo pozytywne wrażenia z Fitz i bardzo liczę, że mi na święta Fitz pożyczysz, ponieważ no to jest gra, w którą... jest to jedna z gier, która jest odpowiedzią na temat, o którym
ostatnio, który ostatnio wałkujemy, czyli jak rozpocząć z kimś podróż w grach planszowych. Tak. Jeżeli właśnie mamy sytuację, ktoś gra dopiero w Monopol i Chińczyka, no to właśnie może zagrać w Fitz, który jest trochę bardziej zaawansowany niż zwykły Tetris, no ale jest to gra planszowa i później możemy zrobić kroczek naprzód i kroczek naprzód. Ja mam ogromny sentyment do Tetrisa, myślę, że wy też, 88 pokolenie, najlepszy rocznik, pamiętamy wszyscy biało-czarnego Tetrisa na przerwach w szkole. Ja też pamiętam. No... Ja wiem, ale ja chciałem pozdrowić mój rocznik po prostu. No 8-9 też spoko, no umówmy się, ale no każdy chyba z nas ma do tego sentyment, bo to jest jedna z takich pierwszych, jeszcze Game Boye nie były popularne, tylko były właśnie te takie szare, takie nawet nie wiem jak się to nazywa dokładnie, no ale bardzo, bardzo fajne, a wciąż bardzo mocno daje klimat Tetrisa, to nie jest zupełnie inna gra, nie jest przekombinowana. Nie? Tak, prosta, fajnie wydana, wchodzisz, grasz. Wychodzisz tak naprawdę, tego typu zabawa. Nie ma tutaj, tak. Nie ma jakiejś wielkiej filozofii, ale to też myślę, że jest, działa na plus tej gry. I tak jak Przemo powiedział, rzeczywiście fajne, żeby wejść w coś, nie? I kombinowanie i stresik jest i fajne tak. Jest to, że wiemy jakie kafelki nadchodzą, nie? Czyli tak. Możemy coś sobie oszacować. No i nasza kość niezgody. Zamek, czyli polska edycja gry The Castle z serii Carcassonne. Czyli to jest, nie jest ten sam wydawca, ani nie jest ten sam autor gry, tak? Bo to znowu jest Ryan Ryknica, a autorem gry Carcassonne jest, jak wiemy, Klaus Jürgen Wrede. Oczywiście, Wrede. Że tak. Pozdrawiamy Ciebie, Klausie. Klausie Jürgenie? Jürgenie. Wrede. I tak tu nawet mamy z tyłu napisane, że to jest powstało ona za zgodą tak. Autora i wydawcy. Czyli przyszli... Oryginalnego. Dzień dobry, czy możemy? I rzeczywiście o zamek się trochę pokłóciliśmy z Przemkiem, dyskutowaliśmy sobie troszeczkę. Tak, dyskutowaliśmy. Kłótnia to jest dużo powiedziane. Więc Przemek, tak jednym zdaniem, wolisz zamek czy Carcassonne? W tym momencie... Na ten moment Carcassonne. I dziękuję. Ja jako Łukasz chcę powiedzieć, że... I teraz chciałbym opowiedzieć o tej grze i mieć pełną opinię moją. Nie, idziemy do przodu. To było śmieszne, jakbyśmy mieli te mikrofony takie, wiesz, takie tu zawieszane i w pewnym momencie byś mnie wyłączył, że ja zaczął mówić, nic nie słychać. Więc ja tylko w skrócie chcę opisać zamek. Zamek jest bardzo podobny do Carcassonne, ale ma kilka kluczowych różnic i największą kluczową różnicą jest to, że obszar, który jest zamknięty, więc tworzymy takie puzzlowe, zamknięte, nieregularny obszar i w ramach tego obszaru mamy kilka punktów startowych, co też jest myślę, że fajne i rozchodzimy się jakby tworząc ten zamek. Jest to wersja tylko do dwóch graczy, to jest tylko dwuosobowa gra, która jest bardziej zamknięta, jest bardziej ściśnięta, jest bardziej stresująca, myślę przez to, jest bardziej, może też nawet trochę, może być przez to bardziej nieprzyjemna, może. Taka mocna, nastawiona na interakcję, że ja walczę z tobą i ty ze mną. A całość polega na tym, że w moim ruchu podnoszę kafelek i on będzie miał polanę, drogę, miasto, domy, tak. Domy albo chlewy. Mhm. I też różne specjalne rzeczy czasami na nich położone. Ja sobie dobudowuję ten element i wystawiam mój pionek. Jak nie znacie Carcassonne, no to i tak będzie trzeba to w całości poznać. A jak znacie Carcassonne, to wiecie, że to jest bardzo podobne. Tak, nazewnictwo jest podobne. Jakby te wszystkie elementy się różnią. Tam są świnki, tu są jakieś powozy. Tak. Drogi to są drogi, zamki, a tutaj mamy dachówki po prostu budynków, więc tak. Zasadniczo analogia jest. Jest to trochę zmienione. Nie tak trochę podobnie właśnie jak ostatnio bardzo często rozmawiamy o tego typu grach, typu właśnie Brzdęk 1 i Brzdęk 2, gdzie to są zupełnie inne gry, ale jednak nie do końca inne. Tak, że tutaj jakby trzon jest ten sam, ale różnica tego, po pierwsze, że to jest dwuosobowe i to jakby jest po dwóch graczy skalibrowane. Mamy premiowe punkty, premiowe żetony na torze punktów, więc walczymy nie tylko o to, żeby jakieś duże punkty pod koniec zgarnąć, ale żeby popychać te punkty do przodu w frakcie, to jest ważne. No i ten zamknięty obszar tutaj gry sprawia dosyć mocno, że mogę więcej potencjalnie wyczuć. Okej, tu jest zamknięty obszar, więc on jest już raczej zamknięty, jest ten jeden kafel, tylko tu w tym miejscu, na pewno nigdzie indziej. Nie otworzy lub nie zamknie tej otwartego chlewu czy otwartych budynków domów. Nie? Więc mi się to bardziej podoba, to zamknięty obszar, w którym mogę sobie troszeczkę, ja z mojej perspektywy więcej zaplanować, ale zgadzam się z Przemkiem, że mogę mniej pomarzyć troszeczkę o tym, co tam się jeszcze, gdzie to się jeszcze rozwinie. Na pewno warto to sprawdzić. Na pewno warto to sprawdzić. Szczególnie jak jesteście fanami Carcassonne. Zagrajcie, sprawdźcie, sami ocencie, czy wam to pasuje. Tak, ja przyznam, że jestem umiarkowany fanem Carcassonne, ale jak miałbym wyciągnąć, ale zamek bym wyciągnął chętnie. Mhm. Dla dwuosobowej takiej dosyć szybkiej, dynamicznej rozgrywki, rach, ciach, ciach.
Tak. Polecam. Ja mam sentyment do Carcassonne, bo jeszcze zanim zacząłem grać w jakieś poważniejsze gry, to bardzo dużo z Tymem graliśmy w Carcassonne i tam jest dużo dodatków, więc też przerabialiśmy temat. Tak to wygląda. Dzisiaj, trochę dobijając już do brzegu, tak, mówiliśmy o dwóch grach pana Rainera Knizii. Tak. I też zapowiedzieliśmy, że możecie dzisiaj wygrać grę Brzdęk. Mhm. I ty też, Przemek, masz teraz, w tym momencie szansę wygrać grę Brzdęk. Czuję, że jej nie wygram. Widzowie. Chyba każdy teraz, kto miał słuchawki, to dostał, wiesz, mocny ból w uszach. Przepraszam. Widzowie, pan Rainer Knizia wymyślił dużo gier. Zaprojektował. Napiszcie, która z jego gier jest wasza ulubiona i jednym zdaniem dlaczego. Mhm. I po prostu wybierzemy jedną taką odpowiedź z tych, mhm, które konkursowych, i ta osoba wygra Brzdęk. Mhm. A dla ciebie, Przemek, mam inne pytanie. Tak. Piszcie w komentarzu. Całe szczęście. Całe ile szczęście. Mhm. I możesz się pomylić o 10. Mm. Ba, możesz pomylić się o 20. Czyli okej. Okay. Ile gier? Tak. I teraz mówimy o wpisach na Board Game Geeku. Tak. Więc to może oznaczać, że to są na przykład dodatki, mhm, też, albo może oznaczać, że to są zupełnie nowe edycje czegoś, co już było wcześniej. Tak. Albo też to może oznaczać gry, które nie wyszły. Tak. Ale w większości to są gry, które zostały wydane przez, tak, kogoś, mhm, w jednej lub wielu wersjach językowych. Tak. Ile takich gier pan Rainer Knizia zaprojektował? Zaprojektował nie oznacza, że wydał, że ktoś rząd zaprojektował? Ktoś to wydał, okay, a tak jak mówię, mogą być wpisy na Board Game Geeku gier, które on miały być wydane, ale nie zostały wydane, ale to nie jest lista jego pomysłów wszystkich na świecie, mm-hmm, tylko rzeczywiście coś, co już ma tytuł, prawdopodobnie wydawcę, i w większości przypadków trafiło na rynek w Polsce lub w świecie. Mm-hmm. Ile takich gier pan Rainer Knizia ma? Możesz pomylić o 20. Jak trafisz, to Brzdęk trafia do ciebie. Dobrze. I rozumiem, że nie ma żadnych podpowiedzi. No, możesz mi zadać jakieś pytanie i ja okej, mogę... Okej, jedno pytanie pomocnicze. Czy patrząc przez pryzmat wszystkich autorów gier planszowych na świecie, tak, to czy on jest, czy to jest bardziej sufit, jeżeli chodzi o ilość wydanych gier, czy gdzieś tam środek... Sufit. Z tego, co ja wiem, on najwięcej ma wydanych ze wszystkich autorów. No, może się mylę, ale wydaje mi się, że on najwięcej ma. Mogę też w ramach... Czym jest sufit, nie? No. Mogę ci w ramach podpowiedzi... Tak. Wymienić top 5 według rankingu Board Game Geek jego gier. Okej, okay, poproszę. Tygrys i Eufrat, mm-hmm, Ra, Samurai, Battle Line, które chyba jest Battle Line, to jest powiedzmy, że w okolicy Shotten Totten, mm-hmm, i Eldorado. Ostatnio graliśmy w, okay, polską wersję Eldorado. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ile gier? To jest sufit. No dobrze, poczekaj. Sufit, sufit. No dobra, no ja strzelę. Tak. Strzelę. Tak. I tu mówimy o wpisach na BGG. Tak, powiem, że boję się, że przestrzelę. Próbuj. W sensie, chciałbym powiedzieć, to jeszcze nie odpowiadam, no tak, chciałbym powiedzieć 100, mhm, ale chciałbym też powiedzieć 150. Mhm. Boję się, że to będzie jakieś tam 800, mhm, ale powiem, że 125. Mhm. Masz nie trafiony. Masz drugi strzał i podpowiem ci, że to jest więcej. Okej, okay, mam drugi strzał. Drugi. Dobrze. Potem może dam ci trzeci dla podniesienia emocji, ale zobaczymy. Dobrze, 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 dobrze. Cały czas się możesz pomylić o 20. Cały czas się mogę pomylić o 20. Dobrze, Łukasz, no to... 300. 300 gier. Masz trzeci strzał? No. I to cały czas to jest więcej. Odpowiedź jest więcej niż 300. A mogę pytanie takie pomocnicze ostatnie już? Możesz. Czy jestem bardzo daleko, czy jestem tak... Co to znaczy bardzo? No, w sensie... No, nie wiem, jak to powiedzieć. No. Okej, okay, dobrze. To jest ciężko na to odpowiedzieć, dobrze, bo się boję, że ci dam złą podpowiedź. Dobrze, dobrze. Nie chcę. No dobra, no to... Dobra, 500 tytułów. 500. Odpowiedź właściwa brzmi 572. No matko jedyno, nie? Ale ciężko, bo w sensie się tak w sensie ja szanuję twój konkurs, ale i tak, ja wiem, mając 20 różnicy, ciężko jest tak trafić, jak ale nie masz to ci trzy strzały, tak, więc... Ale dałeś mi trzy strzały. No. Dziękuję, że szanujesz 570, 570, no beka. A to są nie wszystkie jeszcze pomysły w jego szufladzie pewnie. No, puf, jest pewna anegdotka o panie Raineru Knizii, mogę opowiedzieć za tydzień, jak będziemy czytać wasze rozwiązanie konkursu. Jaka jest tego pana ulubiona gra wasza, jednym zdaniem dlaczego i ktoś z was wygra grę Brzdęk. W tym tygodniu na kanale się pojawił zresztą Brzdęk w kosmosie. Jak macie jeszcze jakieś pytania... Również jego autorstwa? Nie.
A, nie, właśnie, pamiętam, okej. Okay. No. A jak macie jeszcze jakieś pytania dotyczące wszystkiego, o czym mówiliśmy, to piszcie oczywiście śmiało. Poproszę Przemysławie o... Skitalsy. Skitalsy. To już jest... Jeszcze będzie jedna sobota przed świętami, prawda? Tak, tak. Za tydzień ostatnia sobota przed świętami. Jeszcze sobie nie życzymy. Jeszcze sobie nie życzymy niczego. Na razie. Hej.